mamy pewną świadomość, że każda władza, każda, która w Warszawie była, zawsze przesuwa wiele zadań na samorządy, bardzo rzadko w 100% uzupełniając to finansowo, te straty, które pojawiają się w budżecie, ale temu towarzyszyło zawsze zwiększenie ilości zadań i poprawianie jakości dostępu na przykład, czy jakości świadczonej usługi. To, co obserwujemy w tej chwili, jest raczej zaprzeczeniem tej sytuacji. To nie tylko będzie kosztowało, ale tak uważamy, że będzie rozwiązaniem dużo gorszym. Nie chcę teraz przetaczać tutaj, żeby się przetoczyła dyskusja na temat, czy gimnazja to dobre rozwiązanie, czy złe rozwiązanie. Jedno jest pewne, że już widzimy po tych najmłodszych, że może nie w Pile, ale na terenach wiejskich na pewno ograniczy się dostępność do nauczania takiego wczesnoszkolnego, że dostępność tych przedszkoli w stosunku do dzieci 3-4-letnich na pewno będzie gorsza, a oznacza to, że później trafią do szkoły, później będą mieć szansę na to, żeby korzystać z tego samego, co ich rówieśnicy w całej Unii Europejskiej. Ta zmiana, która teraz jest proponowana, również jeżeli chodzi o zmniejszenie okresu nauczania na tym podstawowym etapie, czyli do tej pory była ta podstawówka i gimnazjum, czyli 9 lat do 8, może dla wielu dzieci również oznaczać, że nie tylko zaczną później, ale szybciej skończą. Szybciej też będą musiały podejmować decyzje o tym, że trzeba gdzieś dojeżdżać do szkoły, bo jeżeli jest to szkoła na terenie wiejskim, to wiadomo jest, że kolejna na przykład jest kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej i jest to szkoła średnia. Mamy sytuację w mieście o tyle jeszcze trudniejszą, że nie jesteśmy powiatem grodzkim i mówiliśmy rok temu, że z tym również wiąże się wiele kłopotów. Te kłopoty teraz będą tak się pojawiały, one są już w drogach, widzimy kłopoty związane z finansowaniem przez powiat dróg i próbę porzucania, no bo tak to traktuje chociażby ulicy Powstańców Wielkopolskich. Teraz będzie sytuacja niezwykle trudna dla szkolnictwa, bo przesunięcie całego jednego rocznika do szkół ponadgimnazjalnych może poprawić chwilowo sytuację powiatów, ale na pewno bardzo mocno będzie wpływała na sytuację gmin, czyli na to nauczanie w pierwszym etapie, bo mamy, jak Państwu przypomnę, dwa samodzielne gimnazja. I pytanie, po pierwsze, co z tymi szkołami? Z takimi samodzielnymi, które dzisiaj działają niezależnie. Pytanie jest również niezwykle ważne, co będzie w roku 2019, kiedy zbiegną się dwa roczniki w pierwszej klasie szkoły średniej, czyli ci, którzy pójdą planowo i ci, którzy będą kończyć gimnazja jeszcze, czyli to będzie ten ostatni rocznik. Co się będzie działo z budynkami w czasie, kiedy rocznikowo zostanie tylko jeden poziom? To znaczy, że na przykład obecne pierwsze klasy staną się trzecimi i tylko te klasy będą w całym wielkim budynku, którego koszty utrzymania musimy ponosić. No, mnóstwo niewiadomych. Ja myślę, że to jest chyba w ogóle najgorsza w tym wiadomość, że jesteśmy na przykład na starcie, jeżeli chodzi o sześciolatków, o przedszkola, a my nie mamy wiedzy, bo próbujemy się skontaktować chociażby z przedszkolami prywatnymi. Ile dzieci jest w przedszkolach prywatnych? Jaki będzie poziom oczekiwań finansowych tych przedszkoli w stosunku do gminy? Czyli ja tak naprawdę w połowie roku nie mam świadomości tego, jakie zgłaszane będą potrzeby, jeżeli chodzi o finansowanie. I to w bardzo dużym rozrzucie, tak? Bo mówimy tutaj nie o kilku dzieciach, tylko być może dziesiątkach, a może o setkach.
nie wiemy, jak ma wyglądać to funkcjonowanie szkół w następnych latach, czy będziemy mogli łączyć szkoły, czy będziemy mogli podejmować działania związane z przekształcaniem szkół, na przykład w dwubudynkowe, tak nazwijmy, działające w dwóch różnych budynkach. Nie wiemy, co z nauczycielami. Boimy się tego, że wielu z nich zdecyduje się na różnego rodzaju urlopy i będą to pieniądze, które trzeba będzie zapłacić z budżetu gminy, że trzeba będzie zapłacić odprawy. Nie wiemy, czy będą na to jakiekolwiek pieniądze, ale jak znam życie, a życie ubiegłoroczne, grudzień pokazał, że na złożony wniosek o dodatkowe 600 tysięcy, które wydaliśmy na dzieci, które pojawiły się między wrześniem a grudniem w naszych jednostkach, dostaliśmy tylko 100 tysięcy, czyli prawie 500 000 złotych nie otrzymaliśmy rekompensaty. No to jest zapowiedź prawdopodobnych kłopotów, które będą nas dotyczyły. Ponieważ jest to działalność bieżąca, musi się odbyć kosztem tego, co na bieżąco również wpływa, w związku z tym kosztem najczęściej zabrania komuś innemu. I to tak chyba najtrudniejsze zadanie, które zostało zrzucone z Warszawy do wszystkich gmin, to znaczy poszukiwanie pieniędzy wśród tych, którzy już dzisiaj działają, albo obniżaniu jakości czegoś, tak, utrzymania miasta. Jest w tym, myślę, co w tej chwili mówię, coś, co jest bardzo uniwersalne, to znaczy dotyczy większości gmin, większości miast, zaczynają wszyscy o tym głośno mówić. Ja przypomnę, że ten nasz pierwszy apel, żebyśmy pozostawili dzieci w spokoju, pojawił się chyba jako jeden z pierwszych w Polsce w ubiegłym roku, wtedy kiedy natychmiast, kiedy takie sygnały się pojawiały, prosiliśmy i apelowaliśmy do władz w Warszawie, żeby nie eksperymentować na dzieciach i nie przeprowadzać tego typu działań, bo nie widzimy żadnego uzasadnienia merytorycznego, a szkody no są takie, ale właściwie nawet już nieodwracalne. Nikt, żadna inna władza pewnie się nie zdecyduje to pozmieniać po kilku latach, bo nikt nie będzie w stanie tego zaakceptować. Mamy oczywiście w tym wszystkim swoje zadania i staramy się je realizować tak jak najlepiej jest to możliwe. Nie poddajemy się, tak? To znaczy, że przeprowadziliśmy między innymi akcję związaną z zachęcaniem do uczestnictwa w wychowaniu szkolnym. Nie powiem, żebym był może w 100% zadowolony, bo została pewna grupa dzieci, która nie została przyjęta ani do szkoły, ani być może nie znajdzie miejsca w przedszkolu. Ale to nie jest sytuacja, w której moglibyśmy powiedzieć, że nie cieszymy się, że dosyć dużą jednak ilość rodziców przekonaliśmy do tego, że nasze szkoły są dzisiaj do przyjęcia ich dzieci gotowe. I o tych szczegółach może pan dyrektor Dzikowski. Szanowni Państwo, pozwolicie Państwo, że rozpocznę od podsumowania naboru do przedszkoli, aczkolwiek stanowczo zaznaczę, że takie ostateczne dane będziemy mogli Państwu przedstawić na początku września, bo wtedy sytuacja się ostatecznie wykrystalizuje i 10 września jest tym terminem, kiedy pierwsze sprawozdanie musimy przekazywać do Ministerstwa Oświaty Narodowej, do Ministerstwa Edukacji Narodowej i wtedy też będzie ta informacja całkowicie pełna. Na ten moment przypomnę Państwu, że przygotowaliśmy w przedszkolach 2049 miejsc. I prawie wszystkie te miejsca są zapełnione. Mówię prawie, dlatego że około 20 miejsc jeszcze zostało wolnych i te miejsca trzymamy przede wszystkim dla uczniów, którzy mają obowiązek wychowania przedszkolnego. Z doświadczenia wiemy, że tacy uczniowie, wychowankowie, a w zasadzie ich rodzice budzą się dopiero pod koniec sierpnia lub na początku września, że
przypominają sobie, czy ktoś im przypomina, że dziecko powinno uczęszczać do przedszkola. I z pełną świadomością twierdzę, że wszystkie takie dzieci znajdą miejsce w naszych przedszkolach. To oczywiście, tak jak zapowiadaliśmy, powoduje, że nie wszystkie dzieci trzyletnie mogliśmy do naszych przedszkoli przyjąć. I pewna grupa, trochę więcej ponad 100 takich dzieci faktycznie nie znalazła miejsca, ale doświadczenie nasze okresu wakacyjnego pokazuje, że rodzice prawdopodobnie wykorzystując również przedszkola niepubliczne, które, jak pan prezydent słusznie powiedział, wspieramy poprzez dotacje, jakoś sobie poradzili, dlatego że w zasadzie nie było głosów poza pojedynczymi przypadkami rodziców, którzy by nas prosili o jakąś dodatkową pomoc w znalezieniu miejsca w przedszkolu. Proszę Państwa, jakby nie patrzeć, efektem naszej kampanii, o której również wspomniał pan prezydent, kampanii Wybierz 6, która swoje kulminacyjne momenty ma już za sobą, ale ciągle jednak gdzieś w tle działa i funkcjonuje i ciągle mam też takie sygnały, że rodzice jeszcze się zastanawiają i to pewnie w ostatnich dniach sierpnia jeszcze będą tacy, którzy zdecydują się swoje dzieci posłać do szkoły. Mogę powiedzieć, że ta kampania przyniosła pewien konkretny efekt, bo prawie 1/4 rodziców dzieci 6-letnich zdecydowała się zapisać swoje dzieci do szkoły, co spowodowało, że dzieci nieprzyjętych do przedszkola jest mniej niż prognozowaliśmy, a jednocześnie również mogę powiedzieć, że w naszych szkołach podstawowych w zasadzie nie ma nauczycieli, którzy by stracili pracę. Są nauczyciele, którym dyrektorzy nie przedłużą umowy o pracę, czyli nauczyciele zatrudnieni na czas określony. No, trudno, żeby utrzymać poziom zatrudnienia w sytuacji, kiedy z około 1000 uczniów w klasie pierwszej w tym roku szkolnym, który się kończy, teraz będzie tych uczniów około 350, więc to jest zdecydowana różnica. Pan dyrektor ujął to tak dosyć delikatnie, że się rozstaliśmy. No, tak naprawdę dla tych osób oznacza to zwolnienie z pracy. Nie przedłużenie umowy, jakby nie nazywał, to jest utrata pracy. Tak? Wiemy, ile osób w ten sposób straci pracę już? To jest około 15. To jest dzisiaj. W przyszłości, gdybyśmy byli miastem na prawach powiatu, moglibyśmy sobie poprzesuwać odpowiednio ludzi pomiędzy szkołami średnimi i gimnazjami. Ponieważ no tak prognozuję, że pewnie tak będzie, że ze względu na trudną sytuację, jeżeli chodzi o ilość uczniów w szkołach średnich, to nie nastąpi ten proces przejęcia w przyszłości nauczycieli z gimnazjów do szkół średnich, tylko raczej uzupełnienia godzin tym, którzy już pracują w szkołach, którymi zarządza na terenie miasta starostwo i w związku z tym to będzie kolejna grupa, która będzie dotknięta tą zmianą. Panie prezydencie, mówi pan po raz kolejny, gdybyśmy byli miastem na prawach powiatu. Tak. Czy rozumiem, że ten temat jest zamknięty, czy czynicie dalej starania, żeby... Cały czas czynimy i uważam, że... Na jakim jest etapie, jaką pan widzi przyszłość? Zajmują się tym ludzie, którzy dzisiaj są związani z rządem. Nie chcemy się, tak powiem, w tej chwili upubliczniać z tym wszystkim, ale uważałem wtedy, dzisiaj i myślę, że nic nie zmieni mojego zdania, przynajmniej w tym zakresie, tak długo, póki będzie taka struktura istniała, że powiat na terenie miasta powinien funkcjonować w ratuszu, a nie w osobnym budynku. Z tego względu właśnie, które dzisiaj tu widzimy w zakresie zarządzania drogami. Są takie przykłady, o których mówiliśmy, że one prędzej czy później się pojawią. One w dużej mierze nie zależą absolutnie od stosunków między starostą a prezydentem, tak, o których Państwo próbujecie pisać. One zależą i są uwarunkowane stanem prawnym i możliwościami finansowymi. No, powiaty są po prostu niewydolne finansowo, nie mają pieniędzy i nie będą miały pieniędzy, no bo powiat akurat pilski tylko dzięki miastu Piła jest dosyć zasobny, jeżeli chodzi o budżet, ale to są w większości tak poznaczone pieniądze, że
że trudno tutaj mówić o tym, że ktoś jest majętny, bo ta majętność polega tylko na tym, że się te pieniądze w sposób przesuwa i robi się czasami to niezgodnie z naszymi priorytetami, które my uważamy, że są ważniejsze na terenie miasta, bo powiat to wiele gmin. Myślę, że być może, tak? Bo o tym mówi się w tej chwili w wielu gremiach politycznych, nieunikniona jest zmiana ogólna dotycząca powiatów w Polsce i być może sam problem się rozwiąże i trochę szczerze na to liczę.